Opozycja razem z Pisem jest dogadana w sprawie aborcji. Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego, nieprawdopodobna sytuacja, a protestujący ludzie na ulicach są tak naprawdę zakładnikami gier politycznych partii rządzącej oraz partii opozycyjnej w Polsce. No właśnie, czy rzeczywiście ta teoria, można powiedzieć nawet teoria spiskowa Jasnowidza Jackowskiego jest, ona prawdziwa? Dzisiaj przedstawię nieprawdopodobną wizję przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, dzisiaj przedstawię wizję przepowiedni jasnowidza Muszę powiedzieć, że jeżeli ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego jest prawdziwa, bo ja ją przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego, no to jest to naprawdę po prostu aż obrzydliwe, jest to straszne, tak, żeby po prostu politycy do tego stopnia się, e, no, posunęli, żeby, no, napuszczać jedną część społeczeństwa na drugą, ludzie wyszli protestować, a tak naprawdę to wszystko było zagrane politycznie. A tak to właśnie uważa jasnowic Jackowski, tak, że znaczy tutaj tak, trzeba od razu powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię aborcji, to dobrze, że ludzie po prostu tak właśnie wyszli jakby na ulicę, czy, czy po prostu protestowali i tak dalej. Co do zasady, tak, no mają prawo, mogą z tego skorzystać, jeśli chodzi o taką sobotę, chociaż tam jest kwestia kontrowersyjna dotycząca tego, że no, można zbierać się tam do pięciu osób, tak. No ale jakby sam, sama istota ta, tak, tak, że po prostu jest okej. Okay. Tu chodzi o coś innego, że tak naprawdę te protesty i ta kwestia praktycznie aborcji, ta decyzja nie była przypadkowa. Ta decyzja, która po prostu zapadła przez Trybunał Konstytucyjny, że akurat to miało miejsce w momencie, kiedy jest najwięcej przypadków osób zakażonych koronawirusem. No i Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że konflikt ten służy tak naprawdę PiSowi, że opozycja w Sejmie może być z PiSem dogadana. Tak, tutaj mówi Jasnowic Jackowski, tak? Czyli no zobaczmy sobie, jak to wygląda chronologicznie. Jest wyrok trybunału konstytucyjnego, następnie mamy dużo przypadków osób zakażonych koronawirusem. Kobiety, a także mężczyźni, ale w dużym stopniu kobiety wychodzą na ulicy, protestują przeciwko Wyrokowi, jeśli chodzi o trybunał konstytucyjny. Tak, no i teraz politycy teraz napuszczają siebie nawzajem w sejmie, to jest wasza wina, to jest wasza wina, przyrzucanie a się okazuje, że ten po prostu widz, tak, zwykły Kowalski, który ogląda telewizję, no to się utożsamia, a ja jestem za tą partią, a ja jestem za tamtą partią, nie zgadzam się z tymi i tak dalej, a może się okazać, że to jest po prostu fałszywy konflikt, który został stworzony tak naprawdę, czy wykreowany na potrzeby, po prostu potrzeby polityczne, po to, żeby właśnie tutaj, no właśnie, do, do czego doprowadzić, tak, do zakończenia rządu przez jedną i drugą partię, no właśnie, bo Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób, że konflikt tak naprawdę ten służy PiSowi, tak, że opozycja współpracuje z PiSem, Opozycja zrobiła to, co pis praktycznie chciał. E, praktycznie to, co pis chciał, no bo wiadomo było, że jeżeli ten wyrok zapadnie, e, w ogóle jakakolwiek zmiana, jeśli chodzi o kwestię aborcji czy ustawy o aborcji, ona zawsze spotyka się z protestem. Natomiast wiadomo, że teraz praktycznie opozycja weszła w buty obrońców tutaj protestujących. No i dobrze, tak, słusznie czy też nie słusznie? no ktoś musi się po prostu za nimi też e, e, po prostu wstawić. Natomiast jasnowic Jackowski uważa, że ten konflikt cały został zagrany praktycznie przez PiS, a także przez opozycję. No to jest szokujące, tak naprawdę, sformułowanie, jeśli chodzi o Jasnowidze Jackowskiego. No bo czemu to tak naprawdę służyło, tak? Miałoby to służyć rozpisaniu nowych wyborów, upadkowi rządowi, że jedna i druga partia nie chce praktycznie rządzić, bo nie widzi e, przyszłości, jeśli chodzi o rządzenie dalsze państwem polskim. No to byłoby ciekawe. No i mówi w ten sposób, że opozycja współpracuje z PiS-em, Chociaż, jak się patrzy, tak naprawdę na konflikt między PISem a partią opozycyjną. To tam jest po prostu konflikt, który wydaje się, że nie jest zagrany polityczny. tak, No ci ludzie, no oczywiście, politycy, trzeba też pamiętać, że oni są swego rodzaju, właśnie teatrze, tak? Po prostu to, że są przeciwnikami politycznymi, to nie znaczy, że po prostu muszą się oni prywatnie nienawidzić, też tak? odgrywają pewien teatr, który ma miejsce w Sejmie, ale wydaje mi się, że po prostu jednak. Pis, tak, i po prostu tej platforma obywatelska, jednak ta różnica, tak, ale nie tylko platforma, ale też inne partie opozycyjne. To jest jednak tak duża różnica, po prostu jeśli chodzi o światopogląd, że wątpię, żeby te partie mogły się dogadać, tak? Pamiętam, jak był kiedyś kilka lat temu taki pomysł, żeby stworzyć wspólną partię, popis, tak, jedna i druga partia miałaby stworzyć porozumienie tych dwóch wielkich partii, no to jest niemożliwością, tak? To jest praktycznie niemożliwością. Oczywiście może być po prostu to możliwe w przypadku jakichś istotnych spraw, tak? dla państwa polskiego, natomiast to jest zbyt duża różnica, żeby po prostu Platforma i PiS, no czy Platforma, tak, czy okolica obywatelska, jak zwał, tak zwał, po prostu to jest kwestia tylko nazewnictwa, tak, żeby te, part, te dwie partie mogły tworzyć jedną partię wspólną. Poza tym też trzeba pamiętać, że no Polacy to jest taki, gdzie dwóch Polaków, tam trzech, trzy zdania, także nawet gdyby doszło praktycznie do stworzenia takiej partii, która by, czy koalicji między Platformą a pis to by się okazało, że zaraz po prostu powstałyby wewnątrz grupki, czy mniejsze partie Politycy by się pojawili, którzy mieli po prostu ambicje przywódcze, tworzyły się nowe partie. No i ja stanowisko mówię w ten sposób: że opozycja współpracuje z PISem. Tylko pytanie też jest takie: czy opozycja rzeczywiście współpracuje z PISem? Czy opozycja zrobiła to, co PiS chciał? Ale czy opozycja nie mogła postąp postąpić innej, inaczej w tej sytuacji? No, jak wyglądałaby opozycja, gdyby w ogóle nie, nie, nie zareagowała, się chodzi o protesty e ludzi na ulicach? Czy w ogóle by się nie ujęła praktycznie za protestującymi? Tak? Już pomijając, że na przykład to byłoby zgodne z ich światopoglądem. No to jest oczywiste, że po prostu e ujęli się po prostu za protestującymi. No bo kto się może za nimi ująć, jak nie opozycja, tak? No co PiS powie na przykład, no nie, rzeczywiście przegięliśmy sprawę, jeśli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny, jeśli chodzi o ten wyrok dotyczący ustawy aborcyjnej, będziemy się starać po prostu to zmienić, tak? Przecież Jarosław Kaczyński ostatnio wystąpił w orędziu do Narodu, gdzie powiedział, że po prostu ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie mógłby zapaść inny w kontekście po prostu opanującej Konstytucji, że jeżeli chciałoby się zmienić tą ustawę aborcyjną, to należy zmienić praktycznie Konstytucję, co teraz jest bardzo skomplikowane, tak, bo żeby dokonać zmiany Konstytucji należałoby przeprowadzić referendum ogólnokrajowe. Referendum, czyli po prostu ludzie musieliby pójść na wybory, tak, czy po prostu do referendum, tak, co w kontekście koronawirusa praktycznie jest niemożliwe. 20 tysięcy osób zakażonych koronawirusem, a gdzie tutaj organizować praktycznie referendum? W ogóle pytanie po prostu jakby o kwestię woli politycznej z jednej czy z drugiej strony partii politycznej to już w ogóle jest inna sprawa. Natomiast tak, Jasnowic mówi, że to jest bardziej niebezpieczne, Niż to nam się wydaje, to co praktycznie ma miejsce teraz. No, ja mówiłem, że Jasno i na przykład, mówi o tym, że grozi nam wybuch Powstania Narodowego, że może praktycznie dojść do wybuchu wojny domowej, że tylko po prostu wystarczy iskra, żeby doszło praktycznie do wybuchu Powstania Narodowego, do wojny domowej. No ja mówiłem o tym, że, e, o tym na przykład Jasnowicz Jackowski nie mówił, że przecież już za chwilę mamy Święto Niepodległości 11 listopada. Może się okazać, że po prostu to właśnie Święto Niepodległości, e, tak? Ono przecież wcześniej Zrzeszało tak naprawdę e, ludzi, tak, którzy wychodzili podczas tego święta niepodległości i tak dalej. Może się okazać po prostu, że tutaj tam, podczas to święto e, no, przyłączą też po prostu się do tego święta kobiety, które protestowały, no ale też mężczyźni, tak, ale mówię tutaj jakby głównie po prostu o, o kobietach. E, no i może się okazać, że rzeczywiście to święto niepodległości zupełnie zmieni swoje oblicze. I może wtedy po prostu dojść do jakichś no, niebezpiecznych sytuacji. Znaczy, ja nie chcę od razu mówić, że ci ludzie, którzy pójdą protestować, oni rozpętają wybuch wojny domowej, tak? Może być jakaś prowokacja, albo jakaś inna sytuacja, tak? I tak dalej. Ciężko jest mi powiedzieć, tak? Natomiast to może być tam właśnie iskrą zapalną, bo jest nawet Jackowski mówi, że to jest praktycznie jak lawina, że tego się nie, za, nie da zatrzymać, tak? Tak Mamy lawinę w górach, no nie jesteśmy, jak już ta lawina zaczyna po prostu schodzić z góry, nie jesteśmy nic w stanie zrobić, tak? Możemy się tylko modlić, żeby przetrwać faktycznie. No i tak samo tutaj to jest kwestia praktycznie prędzej czy później ta iskra zapalna prędzej czy później nastąpi. Może ta iskra zapalna będzie wcześniej niż przed 11 listopada. Natomiast Jastowiec właśnie tak to definiuje, tak to po prostu definiuje. Czyli tutaj konflikt ten faktycznie mówi Jastowiecki służy Pisowi, służy praktycznie Pisowi. No, jest to, mówi, że on służy PiSowi, ponieważ PiS tak naprawdę może teraz zaostrzyć na przykład obostrzenia, czy zaostrzyć przepisy, które funkcjonują w Polsce, e, właśnie w kontekście tego konfliktu. No to jak na przykład e, kwestia tego, żeby się nie zbierać do powyżej pięciu osób, tak, w państwie polskim. Teraz, jak na przykład będą te protesty, no to na przykład może być powiedziane, że nie mogą być jakiekolwiek mieć protesty, tak, no na przykład Jarosław Kaczyński mówi tak, bo to jest zagrożenie w związku z koronawirusem, tak? Czyli no, z jednej strony rzeczywiście jest dużo przypadków osób zakażonych koronawirusem. Tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście te protesty i jakie mają przełożenie na liczbę osób zakażonych koronawirusem, tak? Czy te statystyki właśnie jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, one by były takie, czy byłyby mniejsze, czy też większe w związku właśnie z tymi protestami. No nie ma takich badań na razie, tak, no nie wiem. To, że na przykład 100 tysięcy osób protestowało, to więcej jest osób zakażonych koronawirusem? Ciężko spowiedzieć, no bo też pamiętajmy, że te osoby, które protestują, tak, mamy ten, ten protest, tak, właśnie ten w sprawie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to na przykład jak tam się popatrzy, to ci protestujący mają zachowywać odległość między sobą, mają nie spożywać alkoholu, mają po prostu też tutaj tak przestrzegać tych zasad sanitarnych, epidemiologicznych, nosić maseczkę. No więc teoretycznie są po prostu zachowane te przepisy no to nie ma tu jakiejś po prostu większej problemu, tak? No ale może się pojawić też takie pytanie, tak, że jak na przykład zostaną zaoszone te przepisy, czy nie dojdzie do pacyfikacji, na przykład policja siłą nie będzie rozwalać takich grup protestujących po to, żeby ludzie się nie skupiali, no to byłoby przerażająca tak naprawdę sytuacja, tak? Gdyby to taki scenariusz miał miejsce. Zobaczymy. to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki. za oglądanie. jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że. w Dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Trzymajcie się, cześć!